Dzień dobry, z tej strony Złomnik. Przyjechałem do firmy Apcar od Timers dzisiaj. 70 km przejechałem Precisem, aż mi się coś chyba urwało w Precisie. Nie wiem dokładnie co, ale potem sprawdzę, dowiem się. Przyjechałem tutaj, żeby czekać na autobus. Na szczęście autobus już przyjechał. Stoi za mną ten autobus. Ja nienawidzę czekać na autobus. Wczoraj czekałem 20 minut na autobus, a potem przyjechały 3 tej samej linii. Tutaj nie ma szansy, że przyjadą 3 tej samej linii, bo jest tylko jeden taki autobus. Jest to replika zbudowana przez Apcar autobusu Chevrolet 183 na podstawie zdjęć, bo się żaden nie zachował na ramię od ciężarówki Chevrolet oryginalnej w Polsce wyprodukowanej Lille, Poprau i Levenstein. I zaraz go sobie z boku, z przodu, z tyłu, z lewej, z prawej, od środka i od zewnątrz obejrzymy i coś na jego temat wam powiem na przykład. To wiem, bo ja nic nie wiem, ogólnie się nie znam. Tutaj jest dokumentacja, to znaczy taka wstępny prospekt, jak to ma wyglądać, bo to jest projekt miejskich zakładów autobusowych zrobiony przez Apcar Oldtimers, znaczy skarosowany tak naprawdę. Autobus Chevrolet 183 był produkowany w Polsce przez zakłady Lil Popa. I był to prawdopodobnie pierwszy autobus, który miał jakby nadwozie zintegrowane, czyli wszystko było razem, nie było osobnej kabiny ciężarowej i do tego zabudowy autobusowej, jak to potem było popularne przed wojną, po wojnie też i na przykład na Kubie takie autobusy jeździły, że była ciężarówka i naczepa autobusowa, to była zintegrowana buda, ale na ramię ciężarówki z silnikiem z przodu górnozaworowym benzynowym. Ciekawostka jest taka, że ten grill tutaj, który widać, albo tu widać, to jest grill z ciężarówki, który był półokrągły, a potem go rozginali, żeby zrobić z niego płaski. To taki jeden ze sposobów, jak robić na szybkości w Polsce i tak dalej. Jak to będzie wyglądać? No tak to będzie wyglądać. Na razie są wizualizacje, będzie czerwony i będzie przepiękny. Tutaj obok tego Chevroleta stoi już autobus Samuła. Pewnie wiecie już, że Apcar zbudował na podstawie przedwojennego nadwozia, podwozia Renault, nadwozia autobusu Samuła warszawskiego, więc ta kolekcja warszawskich autobusów się mocno rozrasta. To jest ta rama, o której mówiłem, znaleziona rama polski Chevrolet od Lil Popa z silnikiem benzynowym. Oczywiście wtedy jeszcze diesle nie były znane w takich pojazdach. Normalnie było to wszystko na benzynę i to jest cały plan, jak to będzie wszystko zbudowane. To wszystko musiał Apcar zrobić samodzielnie, no bo tak naprawdę nie zachowały się żadne dokumentacje fabryczne, jak ten autobus ma być zbudowany, więc to jest jakby własna konstrukcja Apcaru. No i wyszło, na razie jest tak, to wam z bliska pokażę. A największy sztos w tym autobusie to jest pozycja kierowcy. Jotekiero autobusie. Zobaczcie, co tu się dzieje. Jestem w środku w autobusie. Fajny tu jest dźwięk, takie echo, takie pom i trochę słychać, ale najlepsza jest pozycja kierowcy, który siedzi po środku. Po środku autobusu siedzi sobie kierowca i dzięki temu widział wszystko na obie strony. Spójrzcie, tam jest w przyszłości przednia szyba i on tę przednią szybę ma na wysokości poniżej swojego kolana. Tutaj ma fotel właściwie po środku autobusu. Obok w wyjątkowo niewygodnym miejscu ma dźwignię biegów, trochę bez sensu, ale okej. No i przed sobą ma urządzenia do przyspieszania i zwalniania autobusu. Siedzę w tym autobusie w tej chwili i powiem wam, że pozycja za kierownicą jest naprawdę szalona, bo nie dość, że siedzę pośrodku autobusu, aż przez szybę wyglądam kolanami, to jeszcze sprzęgło, hamulec i gaz są w takich miejscach, że jakbym miał tak jechać dłużej niż 15 minut, to by po prostu mi odpadły nogi. To jest coś niesamowitego, jak oni to wtedy nieergonomicznie robili, ale za to jest to piękne i bardzo ładnie zrobione. Pokażę wam z bliska. Spójrzcie na ten silnik i na te tutaj. Na pytanie, czy mamy zamiar go właśnie odpalić, to odpowiedź brzmi tak, a w czym problem? Musisz tylko na luz wrzucić. Nie wiem, czy umiem w autobusie wrzucać na... Jest. O, jest luz, patrzcie, udało się. To jest jedynka, dwójka i trójka. Pewnie po żukowemu, nie? Mhm. Jak to w tamtych czasach, tak zwany H pattern, czyli z literą H w kształcie, znaczy się R1, 2, 3. Raz. Dobra, palimy. Ależ chodzi. Ależ piękny zapaszek. A jak ładnie. Paliwo, no nie? Ale jak cichy jest. Ale wiesz, to jest niewiarygodne, że to były lata 30. górnozaborowe silniki, no nie? No właśnie, to jest górniak. Tak. Dosłownie jedyny za górniak. No i hydrauliczne hamulce. To jest niesamowite. A nie na linkę, no. Niesamowicie gładziutko chodzi ten autobus. Jak on będzie tak jeździł, to ja
No takim autobusem to mogę jechać, chociaż w sumie teraz elektryczne wszędzie jeżdżą. Z jednej strony ten autobus był bardzo nowoczesny, bo miał i ten silnik górnozaworowy, i miał hamulce hydrauliczne, i miał bardzo dużo miejsca w środku, to jest 23 miejsca są w tym autobusie, także całkiem sporo jest i tutaj przestrzeni, można stanąć wyprostowanym przy moim wzroście i też nie ma bólu. Był też pięknie zaprojektowany pod wieloma względami, jeżeli chodzi o zewnętrze, to wyokrąglenia, te okna, to wszystko, ten design był naprawdę ładny. Problem tylko polega na tym, że miał on swoje wady związane z tym, że no był ciężarówką i był postawiony po prostu na bardzo wąskiej ramie z bardzo wąsko rozstawionymi kołami. W związku z tym te autobusy się wywracały. Jak się jechało w zakręcie szybciej niż idzie człowiek, to można było ten autobus wywalić. I były przypadki nie tylko wywalania się niechcący tych autobusów, ale też przypadki, kiedy podczas wojny Niemcy, żeby komunikację miejską w Warszawie tak zniszczyć, zepsuć, uszkodzić i zatrzymać jej działanie, po prostu rozpędzali się i wywalali taki autobus na bok. Także dziękujemy Wam bardzo, jak zawsze w moich filmach, dziękuję Niemcom. No i też zdarzało się, że autobus się po prostu chylił na jedną stronę, bo to jest podwozie ciężarówki, no, które dostawało dosyć ciężkie nadwozie z mnóstwem ludzi, 23 osobami. I jak ci ludzie siadali nierównomiernie, bo na przykład chcieli patrzeć przez okno na jedną stronę, no to autobus po prostu się kładł na jedną stronę, bo miał tak delikatne resory. Także wady też były, no ale zalety no, dominowały chyba w tamtych czasach, że w ogóle się jechało, nie? Jeszcze zwróćcie uwagę, co się dzieje tutaj. Tam są drzwi kierowcy i ten kierowca musiał wskoczyć z poziomu ziemi dość wysoko na to swoje miejsce. Jak był mały albo nie miał drabinki, to miał problem. A ogólnie tutaj po zabudowaniu tego wnętrza, to tutaj będą interesujące dosyć układy foteli, bo na przykład tutaj będzie w poprzek fotel postawiony, w poprzek do kierunku jazdy, taki dla konduktora, można powiedzieć, żeby zbierał opłaty za bilety. Potem będą fotele parami, to znaczy takie ławeczki parami. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. A na końcu będzie ława, na której będzie można zrobić imprezę w stylu Beisehofen, tam puścić jakąś muzyczkę i zrobić przejazd typu te, jak się nazywają, wieczory kawalerskie, panieńskie, na różowo pomalować, dać lampki i zarabiać. Także wiesz, takie detale stworzyliśmy, wiesz, włącznie z wszystkie oryginalne numery będą, no i będą odtwarzać tą samą linię, którą on jeździł, no nie? Czyli pomijając jakby to, co jest za, że budynki, jakby pewne ulice się zmieniły, to max, tak jak z Samułą, będzie maksymalnie linia odtworzona trasy. No i numer boczny 101. Tak, i wiesz, te numery będą takie, wiesz, wystające, takie olbrzymie koła, no nie? Wiesz, wiesz, to sobie z daleka można było zobaczyć, co jedzie, nie? Fajnie, że ta czcionka tych numerów bocznych autobusu się nie zmieniła tak naprawdę od czasów wojny, tak naprawdę. No i oczywiście będziemy go też ręcznie malować, bo teraz jakby autobus jedzie do miejskich zakładów autobusowych na położenie lakieru, wszystkie listwy, wyobraź sobie, tutaj takie grube, one są wykonywane z dębu, więc musimy całe listowanie wykonać z dębów, ramki, wiesz, takie polerowane na wszystkie szyby wchodzą, i będzie lakierowana. Będzie czerwony? Tak, tak, kolor oryginalny. I jako zabytkowy zarejestrowany będzie. Tak, no, ponieważ jakby płyta podłogowa jest oryginalna z numerem VIN, z polskimi naklejkami i tak dalej, my też mamy możliwość, otworzyliśmy na dworze, ale historyczne, więc jakby będzie rejestracja samochodu na oryginał. No i to jest drugi z trzech brakujących w kolekcji polskich autobusów. I jakiego jeszcze brakuje? Mogę zdradzić, że kolejnym będzie Busing. A, Busing, a to jeszcze wcześniejszy jest niż to. Tak. Bo busingi były na samym początku chyba. Tak. Więc trzy autobusy w tym szaleństwie, plus jeszcze czwarty projekt, którego nie zdradzę, ale być najbardziej szalony z tych wszystkich, jeżeli chodzi o autobusy. Trzymajcie się poręczy. W ogóle to są hity, bo cały autobus jest na nity. Sprawdź ten styl niesamowity. Tutaj zobaczcie, wszystko jest ponitowane, to jest aluminiowe, więc ja nie wiem, jak oni to pomalują. Wiadomo, że amelinium się nie da pomalować, ale to już jest sprawa miejskich zakładów autobusowych. Tutaj lakierowanie nie wchodzi w zakres prac firmy Apkar, więc zobaczymy, no może jak się go pomalują, nie wiem, albo go folią okleją, no nie znam się na lakierowaniu aluminium. No zobaczcie, przymiareczka tych no, poręczy do wsiadania, tak się będzie tutaj ciągnęło za drzwi. I te drzwi były coś śmieszne otwierane, one były do wewnątrz otwierane, tak? Tak, tak. To jest niesamowite, że zobaczcie, żeby wsiąść do autobusu, trzeba było otworzyć takie drzwi skrzydłowe i dopiero można było... One były też ręcznie otwierane. A, no właśnie, otwierało się je z łapy, dosyć, to jest niesamowite. Zobaczcie, że im się chciało, żeby te okna tylne nie miały takich samych zagięć z każdej strony, tylko żeby każde, czy nie każde, jedno jest inne, tu jest takie ostrzejsze zagięcie, ale ten łuk u góry jest całkiem inny. Także komuś się chciało i ktoś się postarał. Ja bym chciał tak umieć ładnie spawać, jak tu jest naspawane, to bym se coś wtedy uspawał, ale to o tym będziemy rozmawiać w roku 2024. To była krótka wstawka z autobusem, który niedługo jedzie na robotę dalszą do MZA.
No i jak już mnie zaproszą na prezentację, to nagram wam film, jak napędzam się nim do 80 na godzinę, bo one podobno tyle jeździły. Ten silnik 3.6 ma 80 koni i podobno rozpędzał na trzecim biegu ten autobus do 80 na godzinę. Chciałbym zobaczyć w przedwojennej Warszawie pełnej konnych wozów, ludzi snujących się po ulicy, zwierząt biegających, jak ten autobus tnie 80 na godzinę krakowskim przedmieściem. Coś wpada, ale to byłoby nieważne. Będę na prezentacji, to wam opowiem więcej, a na razie narka.